przekonani, że tak, dlatego że bardzo dużo serca włożyłyśmy w ten projekt. Uważamy, że pomysł jest inny. Przede wszystkim jest to taki pierwszy projekt tutaj, jeżeli chodzi o powiat wrzesiński. Więc jesteśmy przekonane, że tak jak wystawcy byli zainteresowani, tak i nasi mieszkańcy naszego powiatu przyjdą i odwiedzą nas, zobaczą, co ciekawego przygotowałyśmy dla nich. To znaczy, wydaje mi się, że jest bardzo pozytywne, dlatego że rozmawiając ze wszystkimi wystawcami, z chętnymi osobami, dostrzegaliśmy, że przede wszystkim mają zaufanie wobec nas jako marki, tak jak właśnie wspomniałeś, jeżeli chodzi o moją metamorfozę. To był projekt, który naprawdę osiągnął duży sukces, tu w okolicy i tak naprawdę nie tylko. Więc nastawienie partnerów było pozytywne, tym bardziej, że idzie teraz piękny czas, czas przedświąteczny, nowy rok się zbliża, więc wszyscy jesteśmy pełni nadziei i przekonani, że ten event będzie naprawdę czymś dużym, jakimś wydarzeniem, który będziemy mogli później kontynuować. No jeżeli chodzi o atrakcje, to nie wszystkie możemy zdradzić, mogę tylko powiedzieć, że będzie duża niespodzianka. Przygotowujemy coś dla dorosłych i dla dzieci. Będzie to edukacyjne, będzie to zabawne, będzie można w sposób ciekawy, wesoły i mądry spędzić tą niedzielę 11 grudnia z nami. Także zapraszamy serdecznie. Niespodzianek jeszcze nie zdradzimy, ale zdradzić możemy, że na pewno będzie wspaniała atmosfera. Nie do końca chciałabym zdradzać, bo musiałabym wymienić wszystkich, a tak naprawdę jeszcze dzisiaj mamy kilka godzin na to, żeby zamknąć listę wszystkich wystawców, którzy będą tutaj proponowali i przedstawiali swoje oferty i produkty i usługi. Nie chciałabym nikogo tak naprawdę pominąć, w związku z tym wolałabym ich nie wymieniać. Na pewno chciałabym tylko podkreślić, że będą to firmy z różnych branż, nie tylko i wyłącznie z branży dbania o ciało, tak jak najczęściej się kojarzy może myślenie o sobie i dbanie o siebie, ale również o umysł, o duszę, o rozwój, o naukę. No taki mamy plan i takie zamierzenia. Zawsze ta pierwsza edycja pokazuje tak naprawdę najwięcej. Jeżeli okaże się, że jest takie zapotrzebowanie i mieszkańcom się ten pomysł spodoba, to jak najbardziej będziemy go powtarzać. Jeżeli wymyślimy coś nowego, to oczywiście będziemy zmieniały. Podobnie jak metamorfozę. Generalnie cel jest cały czas ten sam, natomiast każda edycja wygląda inaczej. I prawdopodobnie tutaj będzie tak samo. Trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło, bo tak naprawdę tworząc już tą metamorfozę, po raz trzeci w tym roku była, zakończyła się w czerwcu, to gdzieś cały czas taki niedosyt czułyśmy, że chciałoby się, żeby tą ofertę pokazać dalej, żeby więcej osób mogło z niej skorzystać, żeby więcej osób mogło się na własnej skórze przekonać, że to jest fajne, że mamy to na miejscu, że jest bardzo dużo firm, które nam mogą pomóc w takim rozwoju, w dbaniu o siebie, o własne zdrowie i o ciało, o kondycję, generalnie, żeby być rzeczywiście takim zdrowym i spełnionym człowiekiem. Więc tak naprawdę pomysł gdzieś nam rodził się już dosyć dawno. No i chyba tak naprawdę po tej trzeciej edycji uznałyśmy, że czas już zacząć to robić. No i tak się zaczęło. Tak naprawdę event skierowany, bo działamy na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim robimy go dla mieszkańców całego powiatu wrzesińskiego. Chodzi o to, żeby wszyscy, którzy tutaj mieszkają, którzy albo nie mają czasu, albo nie wiedzą, że mamy tutaj takie firmy i taką bogatą ofertę, mogli przyjść tego dnia, zobaczyć na własne oczy, przekonać się, porozmawiać, gdzieś tam być może wstępnie się już umówić. Więc generalnie dla mieszkańców całego powiatu wrzesińskiego, ale też tak naprawdę dla wszystkich wystawców i dla naszych lokalnych przedsiębiorców, bo bardzo duże tak naprawdę zapotrzebowanie jest teraz na takie działanie holistyczne. Także nie tylko działamy w swojej własnej branży, nie bierzemy się za inną, na której tak nie do końca się znamy lub nie mamy do tego przygotowania merytorycznego czy wykształcenia, ale wiemy, kto robi to dobrze i chodzi o to, żebyśmy też ze sobą nawiązali taką współpracę, my przedsiębiorcy, że robimy coś razem po to, żeby ci mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mogli skorzystać tak naprawdę z całej oferty, a nie tylko wybiórczo i żeby nie musieli nigdzie dalej jeździć. Ósmy dzień tygodnia, jednodniowy event, który odbędzie się już 11 grudnia w hotelu Kosmowski. Zapraszamy wszystkich mieszkańców całego powiatu wrzesińskiego i właściwie nie tylko. Jeżeli ktoś zna kogoś, kto chciałby chętnie poznać tutaj nasze firmy, nasz lokalny rynek, to również. Zapraszam od godziny 11 do godziny 18.